A szykuje się już do wyborów prezydenckich w przyszłym roku? W Warszawie. No, <laughs> najpierw w Polsce, ale, ale słuchaj, naturalnie no... później w Warszawie chyba. Donald Tusk powiedział, że nie startuje, to znaczy, no, że co? Rafał Trzaskowski no, startuje, nie był... to znaczy, że mamy wakat na fotelu prezydenta miasta. To prawda. I co? Już jakiś no, plan? słuchaj, no plany może konkretne nie no, ale bierzemy pod uwagę taki scenariusz i on jest coraz bardziej prawdopodobny. No. No, okay. Więc trzeba będzie wtedy Też ciekaw jestem, koła platforma wystawi. Mm. Bo nie wiem, to wcale chyba nie jest takie pewne. Nagranie i produkcja Studio Plac. Cześć, tu Krzysiek Grzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościem Zielonego Podcastu jest Jan Menzfel, autor książek Betonoza i Hydrozagadka, publicysta, aktywista miejski, to wiadomo, współzałożyciel Stowarzyszenia Miasto jest Nasze, no i od niedawna radny Miasta Stołecznego Warszawy. Witaj i gratulacje. Tak dzień jest. dobry. Dziękuję bardzo, dzień dobry wszystkim. E, zanim porozmawiamy o politykach miejskich i o tym, jak te zielone tematy są w nich ważne i chyba tak naprawdę kluczowe, to pytanie: jak się odnajdujesz w tym nowym fotelu? No nie mówię tutaj w studiu, ale mówię w tym fotelu radnego, bo dwie sesje za tobą. E, no i też jesteś współprzewodnikiem. Wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska w no. Warszawskim Ratuszu. Tak, no pewnie jeszcze ciężko, żeby, żeby jakieś podsumowania, bo dopiero <noise> miesiąc, po trochę ponad miesiąc jestem radnym. Na pewno widzę, że to daje wpływ na rzeczywistość mm -hmm. i na pewno widzę, że to daje dostęp do informacji. No i będę się starał to wykorzystać, żeby wprowadzić jakieś zmiany. Dla mnie priorytetem jest rzeczywiście kwestia ochrony środowiska i zielonej polityki, bo uważam, że jest. Ciągle bardzo dużo do zrobienia w Warszawie, mimo że ogólnie Warszawa radzi sobie całkiem nieźle z wieloma sprawami, ale uważam, że powinna być takim wzorem dla innych miast, może nawet na skalę europejską. Mhm. Jak patrzymy na frekwencję w wyborach, to nie wydaje się, żeby Polacy wierzyli w to, że akurat na tym poziomie samorządowym dzieją się najważniejsze rzeczy, ale też patrząc na frekwencję, to nie, wydaje się, że Polacy też nie sądzą, że w wyborach europejskich, czy że Parlament Europejski, wszystkie instytucje unijne podejmują ważne dla nich decyzje, a w sumie tak jest mhm. i na tym najniższym poziomie, i, i na tym najwyższym. Ale tak mi się wydaje, że ta polityka miejska jest o tyle, ma jakiś tam swój urok, czy o tyle, o tyle jest fajna dla wyborcy, że dość szybko później widać efekty i widać przełożenie. Tak, w tej to polityce prawda. krajowej już od wielu, wielu lat mamy w sumie to takie starcie po PiS i to się przekłada też na nasze życie, ale bardzo często to jest też tylko starcie, a to polityka miejska w różnych aspektach po prostu zmienia nasze funkcjonowanie, nasze życie. Tak, to prawda. Do nas, do Stowarzyszenia Miasto jest nasze. Nawet zapisują się ludzie, którzy wcześniej mieli na przykład okazję być, nie wiem, członkami partii politycznej albo na przykład ruchów klimatycznych, mhm. zajmowali się takimi dużymi sprawami w dużej też często ogólnopolskiej strukturze i to, co jest dla nich zaskoczeniem, to w, to, że w ruchu miejskim, że mamy dużo większą sprawczość. No dobra, zajmujemy się może małymi kwestiami, takimi typu uratowanie drzew przy jakiejś ulicy albo to, żeby, nie wiem, gdzie, jakieś miejsce było bardziej przyjazne dla pieszych, ale te sprawy udaje się wywalczyć mhm. i to jest niesamowite, że Myślę, że to jest też lekarstwo na jakieś takie wypalenie aktywistyczne, które wielu, wielu osób dotyka, i rozczarowanie, może też polityką. No więc my trochę łączymy te elementy, które są w partii politycznej, te emocje jakieś takie związane z wyborami, na przykład, mm -hmm. ale z tym, że naprawdę zajmujemy się wprowadzeniem małych, ale ważnych zmian. No tak, bo jak sobie pomyślę o takich dużych sporach w Polsce, na przykład CPK albo elektrownia jądrowa atomowa, to wydaje mi się, że są te głosy protestów albo głosy poparcia, zależnie od tego, na którą sprawę spojrzymy, tam są mocniejsze wydaje mi się, że w przypadku Atomu bardziej słyszymy te głosy anty, a w przypadku CPK aktualnie słyszymy bardziej te głosy pro, ale one gdzieś na tej szali, chyba nawet nie są języczkiem uwagi w tym wszystkim, tak? One mm -hmm. gdzieś są na tej szali, ale ostatecznie to są decyzje stric stricte polityczne, zapadające albo w urzędzie premiera, albo w, w ministerstwach, a wydaje mi się, że w mieście, przez to, że ten y, potencjalny jednak też wyborca jest dużo bliżej, to jednak jest większy wpływ na te decyzje. No tak, myślę, że każdy, kto działa w polityce samorządowej, no to wie, że o wyborze na przykład naradnego, no w moim przypadku zdecydowało kilka tysięcy głosów. To jest sporo z jednej strony, mm -hmm. ale z drugiej strony, e, dla każdego, kto został wybrany na taką funkcję, no to ta osoba wie, że musi też zajmować się tymi sprawami lokalnymi, że to nie jest funkcja, której można to zupełnie pominąć. Dlatego naprawdę jest tak, że do, do mnie zgłaszają się mieszkańcy z drobnymi kwestiami, które, które będę próbował załatwić, ale oprócz tego mam też wpływ na systemowe polityki miejskie, na przykład, e, które Warszawa wdra będzie wdrażać lub nie będzie wdrażać. Więc, więc jest ten poziom taki bardzo lokalny, gdzie mamy dużą sprawczość i jest ten poziom systemowy, w którym możemy zmienić coś naprawdę tak na większą skalę. Jeszcze tak a propos tych głosów, to jest ciekawe, bo ty zyskałeś 4,5 tysiąca głosów. Tak. A wystarczy mieć dwa razy więcej, żeby zostać posłem z Warszawy. Tak, to prawda. To jest też niesamowite, mm -hmm. że rzeczywiście jednak, żeby wejść do tej Rady Warszawy, to trzeba no, uzyskać taki, takie poparcie i to pamiętajmy, że te moje 4,5 tysiąca głosów to byli tylko mieszkańcy dwóch Warszawskich, tak, tak, dzielnic, tak, 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 czyli Praga i Targówek. Tak? No, gdybym startował w wyborach parlamentarnych, gdyby te same osoby z tych dwóch dzielnic. Tylko zagłosowały na mnie, to być może zostałbym posłem. No zobaczymy. Na razie naprawdę interesuje mnie <noise> głównie polityka samorządowa i chciałbym coś zmienić w Warszawie. No dobrze, to teraz pięć lat kadencji, pierwszej, gdzie miasto jest nasze z taką liczną reprezentacją, nie tylko na poziomie dzielnic, ale też na poziomie całego miasta. To które polityki są dla Was najważniejsze? Czy, czy która polityka, czy, czy w ogóle mm -hmm. która sprawa jest dla Was najważniejsza? Bo też wiadomo, że fajnie jest mówić o wszystkim, ale z drugiej strony później no, ciężko być z tego rozliczonym. Liczonym, no, bo mówiąc o wszystkim, jest sprawiać takie wrażenie, że nagle wszystko tutaj zmienimy w mieście, co jest po prostu niemożliwe. Tak, tak no ja, ja generalnie zgadzam się z tym, co myślę, że pewnie wie, wiele osób podziela taki pogląd, że Warszawa jest fajnym miastem do życia, że wiele osób, i to wynik wychodzi też z badań, jest zadowolonych z życia w Warszawie, mm -hmm. że po prostu też wybrało to miasto, przyjeżdżając tutaj z innych miast i jakoś się tutaj dobrze odnalazło. Ale uważam, że w Warszawie są takie trzy główne dla mnie obszary, które są największe. Wyzwaniami, myślę, na najbliższe lata i w których Warszawa rzeczywiście mogłaby zrobić znacznie więcej, mm -hmm. to jest właśnie przede wszystkim ochrona przyrody, ochrona zieleni i w ogóle zazielenianie przestrzeni miejskich. No bo z jednej strony mamy super miejsca, mamy piękne parki, mamy dziki brzeg Wisły, to są wszystko naprawdę olbrzymie zasoby i też no, po prostu rzeczy, które. Musimy ochronić w odpowiedni sposób, i to też będzie moim zadaniem, mm -hmm. żeby, żeby na przykład wdrożyć lepsze programy ochrony dla Dzikiego Brzegu Wisły, czy dla takich właśnie miejsc. Z, ale z drugiej strony mamy, no naprawdę, mm, miejsca, które no, myślę, że są powodem do wstydu i są też omijane przez mieszkańców, jak na przykład te betonowe place w centrum. Mamy tak naprawdę w Warszawie parking teatralny, parking bankowy, parking Konstytucji. Mamy ciągle ten plac Defilat, z którym nie do końca wiadomo, co będzie. Część będzie zazieleniona, ale część zostanie wielkim parkingiem. I to sobie stawiam za jakieś wyzwanie. Myślę, że Warszawa mogłaby w najbliższych pięciu, 10 latach przejść taką niesamowitą zieloną transformację przestrzeni miejskiej, ale taką, że mówiliby o nas na całym świecie, bylibyśmy z tego dumni, no a przede wszystkim my, jako mieszkańcy, mielibyśmy po prostu miejsca, które kochamy, do których chcemy przychodzić. Dzisiaj niestety omijamy je szerokim łukiem. I to jest pierwsza sfera. Mhm. Druga sfera to jest przyjazność przestrzeni pod względem ruchu pieszego i rowerowego. Warszawa ostatnio przechodzi taką, można powiedzieć, małą rowerową rewolucję. Naprawdę coraz więcej osób widzimy na tych rowerach na co dzień, już nawet zdarza się stać w korkach rowerowych. Ale mam wrażenie, że cały czas te zmiany w przestrzeni nie doganiają tej, tej zmiany mm -hmm. postaw ludzi. Tak, zdecydowanie. Brakuje nam takich naprawdę prawdziwych połączeń międzydzielnicowych rowerowych. Okej, okay, pojawiają się jakieś nowe drogi rowerowe, nie zawsze są w dobrym standardzie, ale potrzebujemy takich tras, takich rowerostrad mm -hmm. warszawskich. Wiele miast na to stawia. Warszawa robi tak trochę, łata tą infrastrukturę z małych fragmentów i to jest dla mnie drugi obszar. I trzecia sprawa to jest bardzo trudna kwestia polityka mieszkaniowa. Bolączką Warszawy są niezwykle wysokie ceny mieszkań, nawet na tle stolic europejskich, i to jest z jednej strony polityka krajowa ale z drugiej samo miasto może też zrobić znacznie więcej, mm. żeby tą sytuację mieszkaniową poprawić. To do tych pierwszych dwóch tematów wrócimy później, ale na chwilę rozprawmy się szybko z tym tematem, chociaż nie wiem, czy szybko się da z tematem no, mieszkaniowym, no bo to jest chyba problem, z którym Polska się boryka mm -hmm. tak naprawdę od czasu transformacji e, tak w, skali, w skali całego kraju. A widzisz jakieś takie szybkie rozwiązanie, które można by wprowadzić? No dużo mm -hmm. miast prowadza zakazy dla Airbnb na przykład i to wydaje się taką dość no, naturalną decyzją, że skoro mamy deficyt mieszkań, mm -hmm. a mamy jednak duży napływ także osób ze wschodniej granicy, to, to, to czuliśmy dwa lata temu, to, to się cały czas dzieje. Zobaczymy, jak to się będzie rozwiązywało. To może wprowadzenie zakazu Airbnb. Wiesz, nikt nie będzie płakał po tym, że rentier zamiast, nie wiem, 8 tysięcy złotych na mieszkaniu będzie zarabiał 3,5 tysiąca złotych. On nadal będzie na tym zarabiał. Jeżeli ma ratę na to mieszkanie, nadal ta rata będzie się spłacała. Z drugiej strony, kogo to obchodzi, czy on ma ratę, czy nie ma raty, to była jego decyzja, żeby sobie kupić kolejne, wiesz, 12, 16 czy 18 mieszkanie mm -hmm. i już, i wprowadźmy to i, i, i tyle. No. Będzie, trochę, będzie trochę krzyku, będzie trochę narzekania, ale baza hotelowa w... W Warszawie jest, więc dla turystów tych, tych na pewno pokoi wystarczy. A zwiększy się podaż mieszkań. No, mam nadzieję, że nikt tego mieszkania swojego nie zawinie z Warszawy, dlatego, że... No właśnie. Dlatego, a może jest sprzedaj i, mm -hmm. i, to, i to też z korzyścią dla ludzi. Tak, no to jest na pewno jeden z punktów. Ja bym dodał do tego dwa inne i mam takie trzy punkty, które uważam, że są kluczowe dla takiej w sumie szybkiej poprawy sytuacji mieszkaniowej mm. w Warszawie. Pierwsze to jest ograniczenie rzeczywiście tego najmu krótkoterminowego. Drugi punkt to jest ograniczenie flippingu, bo to jest dzisiaj plaga w Warszawie. Mamy po prostu całą branżę, że tak powiem, ludzi, którzy Zarabiają na tym, że kupują mieszkanie i za chwilę sprzedają je drożej po lekkim odświeżeniu, które nazywają czasem generalnym remontem, a tak naprawdę mm -hmm. polega to na wstawieniu paru tam elementów i sprzedaży tego mieszkania dużo drożej. Ja nawet e... Słyszałem takie historie, że nawet się nie wstawia tych mebli, tylko wstawia, wstawia się je teraz w AI na zdjęciu. A, a no prawie, że ja tego mieszkania, na tych mebli no tam nie super, ma? Nie ma tego to... telewizora, nie ma tej lodówki, <laughs> ale to ci no, okay. mówi, ale to można wstawić, no, a, bo wiadomo. To wszystko w porządku. No właśnie, no więc to jest to jest drugi drugi kłopot, który mamy i rzeczywiście gigantyczny gigantyczny problem też dla młodych ludzi, bo na przykład coraz częściej słyszę takie historie, mieszkańcy się do mnie zwracają, że no okej, okay, zdecydowali się kupić mieszkanie, nawet znaleźli już tą ofertę, bardzo długo im to zajęło jakąś okazyjną mieszkanie, które rzeczywiście jest warte tego, żeby w nie zainwestować albo zaciągnąć kredyt. No chcą w tym mieszkaniu mm -hmm. po prostu zamieszkać, ale za chwilę przychodzi fliper i po dwóch dniach oferty już nie ma, bo kupił je ktoś kto przyszedł z gotówką. Większość dzisiaj mieszkań w Warszawie mówi się, że ponad 60% jest kupowana za gotówkę. Czyli tak naprawdę przychodzą ludzie, którzy mają w kieszeni milion złotych i mm -hmm. kupują je po to, najczęściej, żeby za chwilę sprzedać to mieszkanie, na przykład za milion dwieście, prawda? Korzystając... To, jeszcze, to jeszcze może dla niewtajemniczonych milion złotych w Warszawie, w śródmieściu czy w centrum to jest kawalerka. Tak, tak. to jest kawalerka a generalnie za milion złotych, żeby na przykład rodzina, powiedzmy, nie, która planuje posiadanie dziecka, chciałaby mieć mieszkanie z pokojem dla tego dziecka, mm -hmm. to w zasadzie Musi mieć więcej niż milion złotych, znaczy milion już nie starcza mm -hmm. na takie warunki mieszkania w Warszawie. To nie jest normalna sytuacja. I to też nie jest normalne, kiedy porównamy to z siłą nabywczą metra mieszkania, nie wiem, w Berlinie, w Wiedniu, w różnych stolicach europejskich. Okej, okay, tam też mieszkania są drogie. Nigdzie nie jest tak, żeby ten problem był no, w pełni rozwiązany, ale naprawdę w Warszawie jest gorzej niż w tych miastach. I więc fliperka to jest drugi punkt. Tylko nie, wiem, czy akurat miasto może to rozwiązać? Nie, akurat ta, ta sprawa jest mm -hmm. do rozwiązania systemowo w Parlamencie, ale my już. Przygotowaliśmy razem z Lewicą, z którą startowaliśmy w wyborach, projekt ustawy antyfliperskiej. Mam nadzieję, że ten projekt niedługo trafi pod obrady Sejmu. Tam jeszcze jest poprawiane jakieś szczegóły, ale to da się naprawdę ukrócić. No i trzeci punkt to jest pustostany, czyli mieszkania, które ktoś kupił. Niekoniecznie właśnie flipper, który chce szybko na nich zarobić, tylko takie lokaty inwestycyjne, czyli ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, zamiast trzymać gotówkę, nie mają pomysłu na to, w co zainwestować, żeby, nie, nie mają nawet ambicji, żeby te pieniądze jakoś mm. szybko pomnożyć, po prostu wolą trzymać pieniądze w mieszkaniu niż w, na koncie w banku. I, Szeroko e... się uśmiecham, jak to słyszę. Tak, no i, no, ale tak to wygląda. Mówi no tak, się tak, o tym, że, że to no. może być 20-30% wszystkich mieszkań w Warszawie oh, według wow. różnych szacunków tych nowych. Mm -hmm. e... No zresztą znam przypadki ludzi, którzy kupili mieszkanie, na nowym osiedlu i są zdziwieni, że mają tak mało sąsiadów, bo większość mieszkań stoi pusta. Ja sam w kampanii wyborczej chodząc po takich nowych osiedlach znajdowałem, bo prowadziłem kampanię door to door, znajdowałem bardzo dużo mieszkań, gdzie widać było, że po prostu od oddania tego bloku, budynku, jeszcze nikt w tym mieszkaniu nie zamieszkał, bo nie było założonego progu pod drzwiami na przykład. Mm -hmm. Więc to jest kolejna sprawa, którą trzeba by jakoś regulować. W wielu miastach jest coś takiego jak podatek od pustostanów. Czyli powiedzmy jeżeli mamy trzecie lub trzy lub więcej mieszkań, to jeżeli nie wynajmujemy tych mieszkań, to one po prostu zaczynają sprawiać, że musimy zapłacić dosyć wysoki podatek. Kolejna zmiana systemowa, ale jeżeli byśmy te trzy kwestie rozwiązali, to gwarantuję, że naprawdę sytuacja mieszkaniowa by się mocno poprawiła. Nawet myślę, że można by liczyć się z tym, że ceny zaczę zaczęłyby spadać, łącznie z cenami najmu. To jest ciekawe, bo tak jak powiedziałeś, Warszawa przyciąga mnóstwo ludzi, też mnóstwo młodych ludzi, wysysa trochę z innych miast w Polsce, mm -hmm. ale z drugiej strony to się może szybko skończyć, jeżeli ceny mieszkań nadal będą szły w górę. No bo no kiedy tak, młodą no, no. osobę będzie stać na to, żeby płacić 2500 zł za pokój w mieszkaniu, Dańskim, no, niestety, z, dzisiaj też. Z innymi osobami. To jest też dzisiaj historia wielu osób młodych, które na przykład mieszkają w podwarszawskich miejscowościach, kończą studia, zaczynają pracę i one cały czas mieszkają z rodzicami, bo i dojeżdżają z, z tej podwarszawskiej miejscowości. Nie mogą po prostu się przeprowadzić do miasta. Zwyczajnie z tego powodu, że nie stać ich nawet na wynajęcie mieszkania, co najwyżej może na pokój w współdzielonym mieszkaniu, no ale. Jeżeli ktoś chce zacząć dorosłe życie, no to ile można mieszkać na takiej zasadzie, prawda, jak na, za czasów studiów? Niestety wiele osób dzisiaj tak właśnie funkcjonuje, i to są też osoby, które, e, no, nie są zadowolone z tego, że, że nie mają żadnej alternatywy, tak naprawdę. Mm -hmm. A wróćmy do tego punktu pierwszego, czyli zieleni w mieście. Prawy brzeg Wisły, jak najbardziej do ochron ochronienia. No, jak bardziej zazielenić miasto i jak wpisać to w politykę, tak żeby nie powstawały takie rzeczy, jak powstały kiedyś na Świętokrzyskiej, czyli drzewa w Donicach, mm -hmm. albo y, Plac Pięciu Rogów, które co prawda Warszawiacy polubili bardzo i jest tam bardzo dużo osób więc super. Mhm. Ja się bardzo z tego cieszę, też blisko stąd. Ale z drugiej strony część osób ma takie wrażenie, że te nowe pierzeje, które powstają, czy nowe place, one są zwykle wyłożone tym granitem. Nawet jak coś tam się pojawia w formie małej architektury, no nie wiem, fontanna, to wszystko to jest takie... No, ma się, to, to nie jest betonoza, nie można, tego, mhm. nie można akurat tego zarzucić, ale takie wizualne wrażenie, pomimo tego, że pojawiają się drzewa, które mhm. już po roku od zasadzania, bo to są zwykle już takie dość wyrośnięte drzewa, które są tam stawiane, one się fajnie zazieleniają, mają dużo liści. Wiadomo, ten pierwszy rok jest zwykle dla nich trudny, bo się muszą e, e, zaadaptować. Ale jest takie trochę wrażenie jednak, że to wszystko jest robione gdzieś tak, no na granicy chyba tego, co ludzie by oczekiwali, mm -hmm. że każdy chciałby, żeby to było trochę bardziej zielone i trochę więcej. No właśnie ja mam takie poczucie, że w mieszkanki, mieszkańcy Warszawy już mają trochę większe ambicje, jeżeli chodzi o zieleń mm -hmm. w mieście, niż władze miasta. Czyli my naprawdę pokochaliśmy dziki brzeg Wisły, e, uwielbiamy te, te krzaki, ten krajobraz, który jest kształtowany przez naturę, który właśnie nie jest e, tak e, przystrzyżony pod linijkę i tak e, regulowany. Na przykład ostatnio Kolejny projekt, który powstał i jest bardzo popularny wśród mieszkańców, to jest Park Akcji Burza na Kopcu Powstania Warszawskiego. Mhm. Projekt, w którym celowo zaplanowano zieleń, tak żeby właśnie była dzika, bujna, żeby nie była taka przystrzyżona, pomimo że to jest Podniki. bardzo ważne. Tak, pomimo że to jest bardzo ważne reprezentacyjne miejsce, które upamiętnia e, Powstanie, które jest w ogóle z, usypane z gruzów zburzonej Warszawy. Mhm. Zresztą te gruzy też tam są upamiętnione. E, świetny w ogóle projekt, który teraz zgarnia nagrody. I mam poczucie, że Warszawa mogłaby wyznaczyć taki nowy standard w projektowaniu zieleni miejskiej, właśnie który. Polegałby na celowym zdziczeniu tej przyrody, co mieszkańcom by się spodobało, bo to, że pozytywnie odbierają właśnie takie miejsca, pokazuje, że już rozumieją, że taka przyroda też ma swoje miejsce w mieście, ale co też bardzo ważne, Byłoby znacznie lepsze pod kątem adaptacji do zmian klimatycznych. Bo jest tak, że w czasach, kiedy mamy fale upałów, kiedy mamy <gryw> przedłużające się susze, dopiero co w maju praktycznie nie padał też mm -hmm. w Warszawie, dopiero pod koniec, kiedy mamy właśnie różne problemy z retencją wody, to taka przyroda nieprzystrzyżona pod linijkę, taka trochę bardziej bujna i zapuszczona, ona po prostu poradzi sobie lepiej z tymi suszami. Na zachodzie już to dawno przerobili. Mamy takie zmiany, jak nie wiem, to, że na przykład w londyńskim Hyde Parku zdecydowano się na to, żeby przestać utrzymywać wszystkie trewy. Jako takie równoprzystrzyżone te, te ikoniczne trawniki londyńskie. Część tego parku zostanie celowo zapuszczona, po tym jak on wysechł po prostu w czasie fali upałów dwa lata temu. Więc możemy pójść za tymi trendami i uważam, że mając te właśnie takie przestrzenie jak Dziki Brzeg Wisły, które są, no, zazdroszczą nam ich po prostu mieszkańcy zachodnich stolic, możemy pokazać Warszawę jako takie miasto, które jest naprawdę na topie światowym, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób dba o tereny zielone, w jaki sposób dba o przyrodę, jak ją chroni i jak tworzy nowe takie miejsce. A myślisz, że na Placu Konstytucji kiedyś powstanie park? Bo, Bo ja on... pamiętam ten wasz pomysł przed kilku lat, on jest świetny. Ja mm -hmm. też mieszkałem kiedyś w okolicy Placu Konstytucji, jakby no... To jest wyspa ciepła, no miejska wyspa ciepła at its best, ogromny parking yy, i dużo tam było planów, dużo mówienia, że o tutaj, nie wiem, tu knajpki, tu kawiarenki, coś tam, ale mi się nic nie zmienia. Nic się nie, znaczy, nie zmienia. Nie, no, może to jest wielkie oczekiwanie na stację metra, która tam może kiedyś powstanie, bo wiem, że mm -hmm. jak była planowana pierwsza linia metra, to tam była planowana stacja, tak. tylko nie została wybudowana, natomiast jest tam podobno jakaś podziemna infrastruktura, żeby to zrobić. Może się na to czeka, bo tak też często jest w tych dużych projektach w Warszawie, że się czeka na coś, aż coś się wydarzy. Patrz, Aleje będzie. Je Całe otworzyć, rozkopać, to już poczekajmy, zróbmy to i wtedy się zrobi następny krok. No właśnie to jest jedna ze spraw, która mnie nurtuje i już napisałem na tej sprawie interpelację jako radny, mm -hmm. bo dopiero co w Warszawie mieliśmy taki cykl spotkań warsztatów dla mieszkańców właśnie poświęcony placom. To było przed wyborami, więc pewnie trochę taka zagrywka przedwyborcza, ale tym niemniej powstały bardzo fajne projekty dla Placu Bankowego, dla Placu Teatralnego, dla Placu Żelaznej Bramy, też bardzo ciekawy projekt, który łączy Plac Żelaznej Bramy z Ogrodem Saskim, ale Plac Konstytucji jakoś pominięto w tym procesie, mm. a ja uważam, że Plac Konstytucji to jest naprawdę jeden z najpiękniejszych placów w mieście. Architektura, która no myślę, że każdy już powie, że, że dobrze się zestarzała, to znaczy mm. doceniliśmy to, MDM, MDM, tak, MDM, doceniliśmy myślę już tą, tą socrealistyczną architekturę, to też jest niesamowita historia, że to było osiedle mieszkaniowe. Nadal jest w dużej części osiedlem mieszkaniowym. No i ten plac z tymi kandelabrami, no po prostu fenomenalna przestrzeń zamieniona w parking. Myślę, że to się jest coraz bardziej absurdalne w oczach też wielu osób, które przy, no, po prostu mijają tą przestrzeń i tak naprawdę nie mogą z niej skorzystać w inny sposób niż parkując tam samochód. Myśmy pokazali w kampanii wyborczej taki projekt przerobienia tego, tej centralnej wyspy na placu Konstytucji, właśnie na taki zielony skwer z bazarem, z jakimiś ogrodami kawiarnianymi. Myślę, że spokojnie można by taki projekt w Warszawie zrealizować i naprawdę już czasy, kiedy trzeba zbać się, że likwidacja tam kilkudziesięciu miejsc parkingowych w centrum to, to będą jakieś wielkie protesty, z tego powodu minęły, że mieszkańcy takich zmian po prostu oczekują. A jak ci się podoba odmieniony Plastrze Krzyży? No właśnie, tutaj jest przykład zmarnowanej <noise> szansy moim zdaniem. Znaczy, bardzo fajnie, że pojawiły się drzewa. To są też duże, takie naprawdę solidne sadzonki, że no od razu widać tą zmianę, którą. Przyniosły, ale. To, ale ministerstwo swojego parkingu nie oddało. Po pierwsze, ministerstwo nie oddało parkingu. Może teraz coś się w tej sprawie zmieni e, po zmianie władzy. Będziemy też w tej sprawie naciskać, żeby to, to się udało zrobić. A po drugie, no niestety za mało odważnie podeszły władze do zmiany tej, tej funkcji transportowej placu. Czyli tak naprawdę jak spojrzymy sobie na ten plac, to tam właściwie nie ma placu. I to mm -hmm. jest problem zasadniczy. To znaczy, tutaj... mamy tą centralną część z kościołem, która jest oddzielona wielkimi drogami od całej reszty. To no, wyższymi niż były, ale na. Nadal węższymi, ale nadal nie ma tam takiej przestrzeni do życia. Jakby, uh -huh. Jak myślimy sobie o placu miejskim, jak nie wiem, powiedzmy, e, z jakichś wyjazdów zagranicznych, przypomnimy sobie, czym jest plac. To najczęściej plac w wielu miastach jest takim przestrzenią, że przychodzisz tam i chcesz, się, możesz się tam zatrzymać, możesz tam uh -huh. usiąść, możesz tam e, usiąść w ogródku kawiarnia, ale musisz też usiąść po prostu na placu. Żeby tak było, żeby było to przyjazne, musi być właśnie przede wszystkim dostępny dla pieszych, musi być w jakiś sposób oddzielony od tego ruchu samochodowego, który nie może obejmować całego tego placu. Placu. Może prze przechodzić jedną czy drugą pierzeją, ale musimy część wygospodarować. Nie no, że to... to jest jeden wielki rozjazd. No tak, no właśnie w tej chwili to jest właściwie bardziej taki węzeł drogowy, tam można mm -hmm. wjechać z każdej ulicy w każdą tak, ulicę. Tak, tak. No i tak nie można projektować przestrzeni miejskich. To jest myślę, że takie zatrzymanie się w pół drogi. No i szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten projekt nie przyniósł miastu wielkiej chluby i też poklasku, że samo się jakoś teraz już nim tak bardzo nie chwali, więc myślę, że zorientowali się, że to nie tędy droga no, ale szkoda, bo była okazja pójść dużo dalej. Ale skoro jesteśmy przy Placu Trzech Krzyży, gdzie też zlikwidowano parking, który był tam taki no w sumie nawet nie mały, bo wydaje mi się, że kilkanaście do... to jest też magia Warszawy, że parking jest na kilkanaście samochodów, ale parkujesz tam kilkadziesiąt, co w każdym miejscu Warszawy nie. można zauważyć. Pamiętam, jak studiowałem na SGH lata temu, to był tam taki system, że miejsc parkingowych było x, ale to w zasadzie było razy dwa, bo jeszcze można było stawiać auta równolegle, nie, prostopadle do zaparkowanych na luzie i był, była tam taka obsługa w cudzysłowie parkingu, panów, którzy tam zap czy zadyszkę, przesuwali te samochody, żeby inne mm -hmm. mogły wyjechać, i to była taka optymalizacja. Też na miarę zgiechu, tak naprawdę. <grym> no, tak, Pasowało to do mojej uczelni, jak najbardziej. E, no dobrze, ale skoro jesteśmy przy tych parkingach i przy tym placu Trzech Krzyży, e, no będą te miejsca parkingowe likwidowane. Uważam, że, e, że, że to nie wywołuje dużej. E, bo, bo jednak to słychać, to są osoby, które są głośne. No. Mm -hmm. Ludzie się na ich właśnie... boją. Na poprzednich radach, jak jeszcze ci nie było w Radzie Miasta, <grym> przecież jedne z planów trochę upadły, dlatego że przyszło mm -hmm. tam lobby samochodowe i powiedli,

No właśnie, ja uważam, że jednak też wyniki wyborów pokazały, że, no, że te głosy nie mają przełożenia tak naprawdę na chociażby to, jak wygląda rozkład sił teraz w Radzie Miasta. My mm -hmm. jako Koalicja Ruchów Miejskich, miasto jest nasze, lewicy partii razem, no wprost mówiliśmy w naszym programie i pokazywaliśmy wręcz, to były nasze flagowe projekty w wyborach, na przykład właśnie likwidacja parkingu na Placu Konstytucji i stworzenie tam skweru. No efekt jest taki, że nasza reprezentacja w Radzie Miasta i w Radach Dzielnic zwiększyła się dwu-, trzykrotnie, bo Mieliśmy wcześniej dwoje, dwoje radnych lewicy, mamy ośmioro radnych lewicy, o, o siedem kobiet i ja, więc taka jest nasza reprezentacja. Inne partie albo straciły, albo nie zyskały. No, myślę, że to powinien być sygnał dla też Platformy Obywatelskiej, która rządzi. Nadal w Warszawie, że jest otwartość na takie zielone zmiany, na takie progresywne podejście do miasta i że naprawdę te czasy, kiedy trzeba było się bać, że jak zlikwidujemy parking na jakimś placu, to przyjdą mieszkańcy, nie wiem, palić opony, prawda, i protestować, już minęły i, i, i śmiało. Można <laughs> naprawdę wprowadzić Warszawę wreszcie w XXI wiek. A to zanim przejdziemy do infrastruktury rowerowej, jeszcze taka refleksja a propos wyborów. To było niesamowicie ciekawe, jak świetnie kobiety sobie poradziły na listach, które nawet jeżeli nie były jedynkami, często przeskakiwały, mężczyzn w wyborach samorządowych. Tak, to było myślę, że dla wszystkich, nawet dla nas mm -hmm. duże zaskoczenie. Ja jakoś uciekłem spod tego e, topora ręki feministycznej <laughs> i udało mi się zdobyć mandat, e, ale no, tak, rzeczywiście tutaj bardzo wiele było takich przypadków i zresztą nie tylko w naszej, w naszej mm -hmm. koalicji, ale też w Platformie Obywatelskiej. Tak, tak, tak. tak, tak. E, dzisiaj e, grupa radnych PO w Radzie Warszawy jest inna niż ta, która była wcześniej. Jest sporo osób nowych i właśnie to są przede wszystkim kobiety. Więc, e, więc to jest niesamowite to jak bardzo to Myślę, że też jakiś sygnał dla rządzących, że, że, ten, że ten głos kobiet jest ważny, ale też, że po prostu wyborcy niezależnie od płci, chcą głosować na kobiety, w tym bardzo też często na młode kobiety. Że to jest taka grupa, która wyraźnie jest niedowartościowana w polityce. I jeżeli już się pojawiają takie osoby na listach, to zyskują bardzo duże poparcie. O czym rozmawia dwóch mężczyzn w tym podcaście, ale Martyna, no Martyna od was z Rady Miasta była tutaj niedawno super. w podcaście, to na wytłumaczenie się. No i super, bo to też może będzie trochę inna wrażliwość. Wydaje mi się, że to jest Duża zmiana tak naprawdę mm -hmm. w polityce. tak? Jeżeli pojawia się więcej kobiet w polityce, to pojawia się też inna wrażliwość na inne tematy, trochę inaczej ta polityka zaczyna wyglądać. Nie wiem, czy zawsze będzie mniej bezwzględna, bo to może już nie być, no ale jednak, ale jednak to może być inna jakość. Wydaje mi się, że na to to, to, może, to może być fajnym początkiem do zmian, szczególnie w Polsce, gdzie o ile jeszcze te starsze pokolenia od nas yy, są już przyzwyczajone do tego zabetonowania sceny politycznej. Wiadomo, że na tej scenie krajowej jest PO, PiS, yy, są później te pa yy, partie skrajna prawicowa, jest lewica w, gorszym lub lepszym, w gorszej lub lepszej formie, ale wydaje mi się, że dla młodszych osób, które może się jeszcze w ogóle nie interesują polityką, to takie zupełnie odmłodzenie i zupełnie inne spojrzenie na politykę, taką, jaką mają na przykład aktywiści, to jest coś, co może ich przyciągać, ale też może ich przyciągać to zupełnie inna jakość i, i, i to, kto ich będzie reprezentował. No mam nadzieję, że tak będzie. Też bardzo jestem ciekaw tego, jak to się przełoży na przykład na, na decyzje i w ogóle na dyskusje w Radzie Warszawy. Na razie mamy ze sobą dopiero dwie sesje. No, Dużo się jeszcze nie wydarzyło, ale już widzę, że jest taki przede wszystkim ze strony PiSu, gdzie oczywiście dominują mężczyźni w tej Radzie Miasta, jest taka tendencja do tego, żeby, żeby w tej Radzie jakby przenieść te spory ogólnokrajowe na grunt Rady Warszawy, tak? Mm. Czyli my tu wy tu z PO i tam jakby krzyki i tak dalej. No my bardzo byśmy nie chcieli, żeby tak się wydarzyło i czasami na pewno też będziemy mieli swoje jasne, mocne stanowisko w kontrze do, czy do jednej czy do drugiej partii, ale chcemy, żeby ta Rada Warszawy naprawdę była o czymś, żeby to było miejsce, gdzie dyskutujemy realnie o przyszłości miasta, podejmujemy decyzje rzeczywiście, które no, mogą zmienić przyszłość Warszawy i żeby to było przedmiotem naszego zainteresowania, a nie przekładanie sporów politycznych i wielkiej polaryzacji antypis pis anty -po na grunt rady miasta. A spodziewasz się, że przyszłym prezydentem Warszawy, czy w zasadzie prezydentką będzie kobieta? No to nie byłby jakiś szczególny wyjątek ani na mapie kraju, przecież są prezydentki dużych miast, ani mm. w historii Warszawy. No przecież Hanna gronkiewicz właśnie się wybrała. Rada Europarlamentu, ale, ale spodziewa się, że to będzie kobieta, niezależnie od tego, czy to będzie przedstawicielka ruchów miejskich, lewicy, zielonych, czy bardziej koalicji obywatelskiej, która się tutaj świetnie ma w stolicy. No myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że też pierwszą zastępczynią dzisiejszego prezydenta Warszawy, Rafała Czaskowskiego, jest kobieta, czyli Renata Kaznowska, która jest też ciekawą postacią, bo przeszła karierę taką urzędniczą, a nie partyjną, mm -hmm. czyli zaczynała od po prostu pracy jako urzędniczka i no dzisiaj jest wiceprezydentką i tą wskaz Pokazano przez Trzaskowskiego jako ta jego pierwsza zastępczyni, i to ważna rzecz, oznacza to, że jeżeli prezydent Trzaskowski wystartuje w wyborach prezydenckich w przyszłym roku, no a mówi się coraz częściej, że to on będzie kandydatem PO i te wybory wygra, to też jest możliwe, bo sondażem dają mu duże szanse, to właśnie Renata Kaznowska zostanie za niego prezydentką Warszawy na kilka miesięcy, no i później odbędą się przedterminowe wybory. No być może to ona też będzie tą kandydatką, tego nie mm -hmm. wiem, bo to pewnie decyzja, którą partia jeszcze podejmie. No ale to by było ciekawe, gdyby właśnie największa partia dzisiaj rządząca w mieście wystawiła kobietę do tego, do tych przedterminowych wyborów. No słuchaj, no chyba, że Marcin Kierwiński postanowi wrócić wtedy. No chyba, I że jeszcze jest ten... pytanie skąd wrócić, bo jeszcze musi nie się dostać do Europarlamentu. No tak, ty, tak. Ale swoją drogą tego podcastu można słuchać w poniedziałek, więc już wiadomo, czy się a, dostał, właśnie. czy nie dostał, to można sobie zgooglować. No tak, ale ten temat zupełnie tak, schował jakby ze tak. zasłony milczenia. No dobrze, a przechodząc do tej infrastruktury rowerowej, mhm. bo to mega ciekawe. Też w Warszawie, jak są nowe projekty infrastrukturalne, to jednak te rowery się pojawiają. Z drugiej strony są takie historie, jak na przykład nowa kładka dla pieszych, mhm. więc naturalnie na nim była projektowana jako stricte rowerowa, gdzie już ten głos mieszkańców, no był taki głośno słyszany od samego początku, nawet już przed otwarciem tej kładki, mhm. że no fajnie, że zrobiliście nam kładkę i warszawiacy ją, można powiedzieć, pokochali. Na pewno był to też świetny element kampanii Rafała Trzaskowskiego, że akurat tydzień przed mhm. wyborami mhm. przypadkowo tak się złożyło, ale to się wszędzie Zdarza w Polsce, pewnie na świecie, że udało się otworzyć tę kładkę i Warszawiec ją pokochali, no ale z takiego punktu widzenia komunikacyjnego, no to dla rowerzystów to jest fatalne rozwiązanie. No, Przepychanie no. się gdzieś między mm -hmm. przechodniami, jeszcze jak cię mogę w tygodniu, nie wiem, o 11 to tak, no ale w weekend nigdy. No ja jechałem tutaj do ciebie na, do podcastu z Pragi e, i muszę powiedzieć, że nie przejechałem kładką rowerową, nawet pomimo, że jest dzień powszedni mm -hmm. e, i nie ma tam tłumów, ale ona po prostu jest słabo skomunikowana z resztą e, miasta. Ona, jest, e, ona się właściwie, kładka się kończy na bulwarach z jednej strony i kończy się na właściwie nigdzie, to znaczy, e, nigdzie? E, w drugiej z praskiej strony. To jest, to jest e, olbrzymi e, brak tej inwestycji, która no, wydaje mi się, że odniosła olbrzymi sukces pr -owy. Myślę, że nawet można by powiedzieć, że kładka dała Rafowi Szczeskowskiemu zwycięstwo w pierwszej turze. Oczywiście Chciałem nie, to powiedzieć, ale ugryzłem się w Nie więcej. ma na to żadnych dowodów, ale taka jest moja teza, bo rzeczywiście ona zupełnie odmieniła tą końcówkę kampanii wyborczej mm -hmm. i ta popularność nawet, myślę, że zaskoczyła samego prezydenta, jak dużo osób rzuciło się tam w pierwszym tygodniu. 200 tysięcy ludzi odwiedziło kładko. Tak, dobrze, że, naprawdę... że kładka wytrzymała, ale to tak. zasługa inżynierów. Ale, tak, no, ale sama, sama kładka pokazuje też to, jak bardzo duży popyt jest na taki. Przy, przestrzenie przyjazne pieszym, przyjazne rowerom. Ona jest myślę, że przede wszystkim przyjazna pieszym, ale mam też taką nadzieję, że to, że, to jest, że to jest taki kolejny sygnał do takich poważnych zmian infrastrukturalnych, no bo nie możemy w nieskończoność budować kładek, które będą przyjazne pieszym. Musimy też pomyśleć o tym, jak zmienić nasze ulice na przyjazne pieszym i rowerom. I tutaj mamy ciągle bardzo dużo do, do zrobienia, chociażby patrząc na ulicę karową, która, która, którą prowadzi Kładka i ulicę Okrzei po prawskiej stronie. W Którą prowadzi kładka. Obydwie te ulice są dzisiaj skrajnie nieprzyjazne zarówno rowerom, bo nie ma tam praktycznie dróg rowerowych, jak i pieszym, bo są bardzo wąskie chodniki, zastawione samochodami, I, i to są rzeczy, które są dzisiaj w Warszawie do zmiany. I mam nadzieję, że właśnie nie skończy się tylko na takich pokazowych inwestycjach, tylko że będziemy przeprojektowywać miasto, takie normalne nasze po prostu miejskie ulice, marszałkowska chociażby, na takie, którymi będzie się nam chciało po prostu. Przejść, przespacerować, na no niektórymi będzie się po prostu dało wygodnie i bezpiecznie przejechać rowerem. Ale wydaje się, że jest też potrzebny taki impuls, żeby jakoś zmienić instytucje, które działają w mieście, że jak masz zarząd dróg miejskich, mm. to on się po prostu powinien nazywać inaczej, żeby to od samej góry był jasny komunikat, że to nie chodzi o te drogi dla samochodów. No właśnie, jestem bardzo ciekaw, bo będę teraz jako radny na pewno miał większą możliwość zobaczenia tego trochę od środka. Pracujemy w komisjach i na te komisje będą zapraszani dyrektorzy tych biur, będziemy mogli im zadawać pytania. Na pewno skorzystam z tej okazji. Z dobrych sygnałów, tydzień temu pojawiła się informacja, że do Warszawy, do pracy właśnie w jednym z biur zarządzania ruchem drogowym, będzie zatrudniony Tomasz Tosza, to jest były urzędnik z miasta Jawożna, gdzie miasto Jawożna w ciągu 10 lat wdrożyło tak zwaną wizję zero, czyli doprowadziło do bardzo dużego spadku wypa liczby wypadków drogowych w mieście. Także mm. przez kilka lat tam nikt nie ginął w wypadkach drogowych. I to była zasługa właśnie między innymi Tomasza Toszy i jego zespołu, który Tomasz Tosza jest ekspertem od bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kiedyś zresztą mieszkał w Warszawie, teraz no, wraca do miasta i będzie pracował jako urzędnik. To jest dla mnie bardzo pozytywny znak, ale na pewno jest tak, że mamy w Warszawie dosyć duże rozproszenie tej odpowiedzialności za przestrzeń. Te, no, tak naprawdę mamy dwa biura, które zarządzają drogami: Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Ruchu Drogowego. To wszystko trzeba jakoś skoordynować, musi być jasny cel tej polityki, a moim zdaniem tym celem właśnie powinno być bezpieczeństwo, komfort i zielona, przyjazna przestrzeń, która jest po prostu odporna też na zmiany klimatyczne, ale która jest przestrzenią taką, po której chce się poruszać i która wspiera jakby takie miasto, jakiego chcemy. No mając Ciebie w studiu, nie wypada nie zapytać o wodę w Warszawie. Z jednej strony częste epizody suszy, to zresztą w całej Polsce hydrologicznej, z tym mamy do czynienia, a z drugiej strony dość często, może część Warszawiaków na no to nie zwraca uwagi, ale gdy mamy takie mocne deszcze mm. nawalne, szczególnie latem, no to infrastruktura w Warszawie sobie często nie radzi z odprowadzaniem tej wody. Ja sam byłem tego ofiarą, bo u mnie w kawiarni na Brackiej w piwnicy po prostu nas kiedyś zalało od dołu. A, no by, nie, nie zalało nas mm -hmm. od góry, tylko zalało nas po prostu y, 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 z kanalizacji. Tak. Jakby całe szczęście ta woda, która wypływa z kanalizacji, to już było dla mnie szokiem, bo pierwszy raz takiego przeżyłem. Jest dość czysta, mm -hmm. więc nie ma tego wielkiego problemu. No i tak musisz miejsce zamknąć, później to wyczyścić, okay. wiadomo. E, ale pierwsza, raz miałem do czynienia z taką sytuacją, że zadzwoniła do mnie balistka i mówi, "Słaj, woda, Ci stale to nie wiem co z tym zrobić. Ja mówię, nie wiem, to zakręcić jakiś tam kranik zaworek. On mówi, ale nie, nie, ta woda leci od dołu. Tak jest, <laughs> Rozumiesz, że, że to tak, wypływa. Tak, tak. I, i, I to był szok. No i rzeczywiście, jak później zacząłem o tym czytać, to się okazało, że jest problem z infrastrukturą, która ma odbierać te mocne deszcze, i tak przecież widzieliśmy ich zalany plac krzyży kilka lat temu i, i inne epizody. Tak, to jest duże wyzwanie dla każdego miasta, dla Warszawy też. W Warszawie akurat mamy trochę szczęście, bo jesteśmy miastem, które jest dosyć płaskie. Nie ma takich e, zagłębień, jakichś dolin, które w wielu miastach sprawiają, że po prostu ta woda się gromadzi. E, ostatnio no, przykład Bielska-Białej, które zostało po prostu zalane, no, ale to jest miasto, które leży pomiędzy kilkoma wzgórzami, więc mhm. jakby to jest no, geograficznie ma bardzo e, trudno. Warszawa może sobie z tym problemem jakoś lepiej poradzić. I podstawą jest naturalna retencja. To może się wydawać dziwne, że w mieście mówimy o naturalnej retencji, bo no, nie wiem, będziemy budować jakieś zbiorniki retencyjne. No właśnie chodzi o to, żeby spojrzeć na przestrzeń miejską, jako na taką gąbkę. Mówi mm -hmm. się zresztą o tym, że miasto trzeba gąbka. budować miasto-gąbkę, i wiele miast już to robi, która ma w razie właśnie takiego nawolnego deszczu wchłonąć tą wodę maksymalnie do gruntu i to w miejscu, gdzie ona spada. I to się da zrobić. Takie plany adaptacji miasta, na przykład stworzył Gdańsk, który. W ostatnich latach przeżył wiele takich błyskawicznych powodzi. I co się okazuje? Okazuje się, że rozbetonowując przestrzenie miejskie, ale robiąc to roz z rozmysłem, nie chaotycznie, tylko tam, gdzie rzeczywiście to jest konieczne, tam gdzie na przykład występują te zalania, e, e, wprowadzamy e, takie przestrzenie, które nam pochłaniają wodę w równie skuteczny sposób, co miejska kanalizacja, a nawet lepiej, ponieważ nie potrzeba tych rur, nie potrzeba tej wody, która musi przypłynąć. Takie rury zawsze się mogą właśnie gdzieś zatkać, hmm. tylko jest po prostu najlepszy mechanizm do retencji wody, czyli gleba. Czyli woda nam jest wchłaniana przez rośliny, jest wchłaniana przez ziemi, glebę i potem zasila nam te źródła wód podziemnych no i przy okazji jakby też poprawia się retencja wody w całym krajobrazie. Ale wydaje mi się, że to jest duża inwestycja w skali tak, tak dużego miasta jak Warszawa. To jest duża inwestycja i problem z tą inwestycją jest też taki, że to nie jest jedna inwestycja, więc jakby nie można przeciąć tak łatwo wstęgi przy tym, prawda? No i też nie jest to kładka pieszo to płatka, na którą ludzie się przyjdą i, i powiedzą jak fajnie. No właśnie, jak zobaczymy sobie, jak wyglądają te, mm, te ogromne Wody deszczowe, bo tak to się nazywa w Gdańsku, no to czasami to są po prostu takie małe skwerki, takie mikroskwerki, mhm. które w dodatku są porośnięte taką właśnie roślinnością dosyć bujną. To jest specjalnie po to, żeby ona wchłaniała więcej wody, które wyglądają. Mało spektakularnie. Okay. Raczej trudno sobie wyobrazić, żeby prezydent miasta przyszedł i przeciął wstęgę i powiedział patrzcie, to, nasz, to nasza nowa inwestycja. Szczególnie takiego miasta jak Warszawa. Ale Bo burmistrz właśnie, dzielnicy. Jak najbardziej. Właśnie o to chodzi, żeby, żeby spróbować zmienić to myślenie o tym, czego potrzebujemy w mieście i że te wielkie inwestycje nie zawsze są adekwatne do czasów, w jakich żyjemy, a do czasów kryzysu klimatycznego, do czasów nawałnic, do czasów właśnie tych coraz bardziej gwałtownego klimatu, który już w Polsce obserwujemy. Bardziej odpowiednie jest takie podejście właśnie małych zmian, które no, uodparniają nam miasto na efekty tych, tych, tego kryzysu klimatycznego. Mm -hmm. Tuż kończy naszą rozmowę, powiedz, jako ojciec, trójki dzieci. Wakacje w mieście czy wakacje poza miastem? Wakacje <laughs> jednak poza miastem. My uwielbiamy e, rzeki, pływamy sobie po rzekach e, i to jest nasze takie, taki sposób spędzenia czasu. Ja napisałem całą książkę tak naprawdę też na temat rzek. Uważam, że rzeki to jest. Dla mnie chyba najbardziej niedoceniony element polskiego krajobrazu. Mamy wspaniałe, dzikie rzeki, e, które należałoby ochronić. Mamy też rzeki uregulowane, które można renaturyzować. No i to jest temat rzeka, więc już dzisiaj go nie skończymy. Ale ja polecam też wszystkim poszukanie fajnej rzeki w latem, jako miejsca, na którym można spędzić po prostu urlop. drogą fajnie, gdyby na Wiśle się trochę więcej działo. Byłem kiedyś tak. na spływie, jaka byłem na Wiśle, tutaj w okolicach Warszawy. To była super przygoda. Tak, Wisła jest całkiem przyjazną tak naprawdę rzeką, która nadaje się super do pływania kajakiem. Można nawet pływać żaglówką po wiśle, bo jest mm. szeroko. Jeżeli jest wyższy stan wody, teraz myślę, że będzie dobra okazja, to można spróbować. Ale jakieś baseny bym sobie też wyobrażał na wiśle? No My, kurczę z, to jest wszystko no, do zrobienia. Nie, no jasne, bo myślę, że dużo więcej mogłoby się dziać. Mamy też kluby wieślarskie w Warszawie. Od ja niedawna trenuję w jednym z klubów i mm. zaczynam swoją przygodę z wieślarstwem. Właśnie po to, żeby częściej pływać. I wyobrażam sobie na przykład super regaty, które mogłyby się odbyć na wiśle. Myślę, że Warszawa mogłaby dużo bardziej zanimować to życie nie tylko nad rzeką, bo tam już nie trzeba mhm. bardziej animować, tylko na rzecz. I to jest myślę, że jakieś fajne zadanie też na najbliższe lata. Jan Mancuale, radny Miasta Słonecznego Warszawy, współzałożyciel Stowarzyszenia Miasto jest Nasze, autor książek, publicysta, aktywista Jest Nie wiem, co jeszcze o tobie można powiedzieć. No to już chyba wystarczy. Może. Do czołego orkiestra, po prostu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac